Witam wszystkich. Kolejny filmik, gdzie poruszę Wam okresy regeneracyjne po operacjach, po kontuzjach, jak można szybciej zasklepić rany, żeby blizna się szybciej goiła, więc lecimy sobie. Zacznijmy od podstaw, czyli jak to u mnie wyglądało. U mnie była ogólnie operacja przepukliny kresy białej i pępkowej. Pępkowa, no to wiadomo, pępek wychodzi na zewnątrz, tak, pęknięta jest błona. Kresa biała wygląda tak, że po prostu mięśnie brzucha się rozchodzą na zewnątrz i między nimi jest błona. Ta błona może pęknąć przy dużych obciążeniach i wtedy jelito po prostu przy dużych przeciążeniach stara się wyjść na zewnątrz. Jak wyjdzie, może się zaklinować między wrotami i wtedy może dojść do martwicy i można umrzeć. Ja robiłem to akurat ze względów takich, mam to już około 2 lat. Miałem to około 2 lat i po prostu musiałem zrobić ze względów wizualnych, bo niestety na scenie coraz gorzej to by wyglądało, więc miałem taki okres luźniejszy po zawodach, więc sobie to zrobiłem, tak? Są dwie metody oczywiście. Można robić operację przepukliny kresy białej i pępkowej, zszywając ją, gdzie 50% szans jest, że znowu się urwie. No i jest druga opcja, gdzie u mnie była ta opcja, czyli po prostu wstawili tytanową siatkę i ta siatka się tak jakby wkleja w mięśnie brzucha, wrasta, obrasta odpowiednią tkanką i trzyma to jelito w środku, nie? I teraz tak, jak można przyspieszyć okresy regeneracyjne? Po operacji lekarz zabronił mi ćwiczyć przez około 3 miesiące. Ja już po miesiącu delikatnie się ruszam, ćwiczę, już praktycznie robiłem dzisiaj 4. trening, jest ok, wszystko, znaczy wczoraj robiłem 4. trening, jest wszystko ok, staram się jeszcze nie obciążać mięśni brzucha, aczkolwiek już wszystko jest w porządku, tak? Blizna wygląda naprawdę ładnie, wstawię nawet zdjęcie tam później, gdzie sobie zobaczycie, że naprawdę blizna wygląda, no prawie jakby jej nie było, nie? Więc naprawdę fajnie. I teraz jak można to zrobić? Przede wszystkim do operacji lekarz kazał zabronić brać totalnie środki. Ja stosowałem 125 mg testosteronu, czyli terapię hormonalną, czyli można powiedzieć, że zszedłem z bomby, tak? Byłem praktycznie naturalny. No i co dalej? Przez 3 miesiące, no teraz nadal nie stosuję więcej środków, bo nie ma sensu. Więc tak, pooperacyjnie stosujemy BPC 157, u mnie leciało, to nadal leci, w dawkach 1 mg dziennie, to jest duża dawka, 4 razy dziennie po 250 mikrogram. BPC 157 bardzo przyspiesza gojenie ran, bardzo przyspiesza regenerację ogólnie całego organizmu, więc po kontuzjach, po operacjach to jest mistrzostwo świata. TB500 stosowałem 500 mikrogram dziennie, czyli 2 razy dziennie po 250 mikrogram, rano i wieczorem. I TB500 działa w bardzo podobny sposób jak BPC 157. Tydzień po operacji zacząłem jeszcze stosować GHKCU, czyli peptyd miedzi. On odpowiada za kondycję skóry. I teraz tak, kondycja skóry, właśnie tu chodzi o bliznę. Żeby ta blizna wyglądała lepiej, to skóra musi wyglądać lepiej, tak? Więc szybciej się ta skóra regeneruje i każdego rodzaju blizny poprzez właśnie GHKCU się regeneruje. Epitalon stosowałem tak samo w dawkach 1 mg dziennie. Peptyd miedzi stosowałem w dawkach 2 mg dziennie przez 10 dni. Epitalon przez 10 dni 1 mg dziennie. I teraz jak działa epitalon? Epitalon działa na zasadzie odmładzającej, tak? Dużo ludzi poleca to na zasadzie, żeby się odmłodzić, dlatego że jak mamy jakiekolwiek zmarszczki, czy ogólnie kondycja nasza skórna jest słaba, to bardzo poprawia to, nie? Do tego na włosy jest dobre, jak u mnie widać, niestety nie działa, ale poprawia kondycję włosów, jeśli ktoś ma problemy z łysieniem ogólnie, z wypadaniem włosów, więc jak najbardziej fajna sprawa. Poprawia też jakość snu, więc epitalon jak najbardziej na tak, nie? Jeśli chodzi o peptydy, no to mamy te 4 peptydy, nie? Jeszcze raz powtarzam, BPC 157, TB500, epitalon i GHKCU. To są 4 peptydy. Do tego u mnie leciał oczywiście hormon wzrostu przez cały okres czasu, 2 jednostki dziennie. Do dzisiaj lecą 2 jednostki dziennie.
bardzo przyspiesza regenerację całego organizmu, duplikuje komórki, więc tak naprawdę no, regenerujemy się 3 razy szybciej, nie? Jeśli chodzi też o środki anaboliczne, no to testosteron 125 mg dziennie przyspiesza regenerację ogólnie mięśni, tak? Jest bardzo fajny też artykuł na temat deki bądź NPP, czyli krótkiej deki felipropionatu, gdzie doktor Alicja tam opisuje ten artykuł, gdzie pooperacyjnie deka jest mistrzostwem, jeśli chodzi o regenerację. Także u mnie też leciała deka, znaczy dokładnie NPP, 3 razy w tygodniu, źle. Raz w tygodniu 50 mg, czyli tyle co nic, aczkolwiek jak miało pomóc, no pomogło. Jeśli chodzi o kondycję skóry, tak jak mówię, no są tego typu środki. No wiadomo, że w środku, na zewnątrz skóra, rana zasklepiła się w przeciągu tak naprawdę tygodnia. Ściągnęli mi szwy po 10 dniach. Ale no, żeby ta blizna zniknęła, no to jeszcze trzeba troszeczkę czasu. Druga rzecz jest taka, że w środku ta siatka, żeby się wrosła, no to trzeba no, troszeczkę dłuższego okresu czasu. Dlatego po prostu nie ćwiczę jakoś ciężko jeszcze, ale samo to, że mogę ćwiczyć, że nie czuję w ogóle bólu, tak naprawdę nie czułem od samego początku bólu, nie potrzebowałem żadnych środków przeciwbólowych, niczego. Regeneracja była mega przyspieszona. Po tygodniu, dwóch nie czułem w ogóle brzucha, mogłem się podnosić, mogłem wszystko robić tak naprawdę. Trzeba uważać nadal, ale no nie ukrywam, że no funkcjonuje praktycznie od pierwszego, drugiego tygodnia już normalnie, więc no tak jak mówię, regeneracja jest bardzo przyspieszona przez tego typu środki. Jeszcze teraz pomaga mi w regeneracji komora hiperbaryczna, którą używam 2 razy w tygodniu. Jeśli chodzi o regenerację, jak wracam do treningów, nie mam zakwasów, tak, więc komora też bardzo fajna sprawa. Będę jeszcze używał maści na blizny, żeby ta blizna z czerwonej po prostu powoli znikała całkowicie, żeby jej nie było praktycznie widać. No i jeszcze fizjoterapeuta, tak, fizjoterapeuta będzie nakuwał tą ranę, tą bliznę w sumie, żeby ona po prostu nie była zgrubiała, żeby zrobiła się jak najcieńsza i żeby nie była praktycznie w ogóle wypukła. No chociaż ona już prawie nie jest, ale tak jak mówię, no żeby to jeszcze poprawić. Staram się to zrobić tak, żeby po prostu po 2-3 miesiącach nie było kompletnie nic widać, tak jakby nie było operacji, tak? Więc no tyle jeśli chodzi o moje rady, tak? Czyli można by je wymienić od samego początku. Już nie mówiąc o zdrowym żywieniu, tak? I trenowaniu, bo to jest całkowicie inna kwestia. Ale tutaj jeśli chodzi o środki, no to BPC-157, TB500, GHKCU, Epitalon, hormon wzrostu, testosteron, NPP, czyli krótka deka, do tego maści na blizny, no i jeszcze komora hiperbaryczna, jeśli chodzi o powrót do treningów. No i fizjoterapeuta, nie? Więc to są takie rzeczy, które mogę Wam doradzić, jeśli chodzi o okresy po operacji, żebyście przyspieszyli regenerację. Dziękuję bardzo za uwagę. To tyle na dzisiaj.